Uroczystości dożynkowe w gminie Czajków rozpoczęła odprawiona w miejscowym kościele msza święta w intencji rolników. Po niej przez wieś przetoczył się barwny korowód. Już na stadionie starostowie dożynkowi Lucyna Jeziorek z Klonu i Marek Kopeć z Czajkowa przekazali gospodarzom dożynek wójtowi Henrykowi Klichcie i księdzu Adrianowi Jurkowi dorodny bochen chleba. Zgromadziliśmy się dzisiaj z okazji dożynek, aby wyrazić Panu Bogu naszą głęboką wdzięczność za zebrane plony, będące owocem ziemi i pracy utrudzonych ludzkich rąk. To wyjątkowy dzień, prastary obyczaj kończący żniwa, głęboko zakorzeniony w polskiej kulturze i polskiej wsi, która zmieniała się na przestrzeni lat i wieków. Jednak co w tym święcie najważniejsze pozostało? Dziękczynienie za plony, radość z owoców ciężkiej pracy, szacunek dla tradycji, szacunek dla chleba. Niestety tegoroczna susza nie oszczędziła również czajkowskich rolników. Ponad 300 z nich zgłosiło szkody związane z suszą w swoich gospodarstwach o łącznej wielkości 1350 hektarów, co stanowi prawie 40% gruntów ornych gminy Czajków. Wśród nas są dzisiaj prawdziwi bohaterowie, nasi rolnicy. To dzięki nim i ich ciężkiej pracy oraz uporowi co roku w Dzień Dożynek otrzymujemy zapewnienie, że jesteśmy bezpieczni, bo mamy chleb, którego wystarczy dla nas wszystkich. Podkreślał wójt Henryk Plichta, prosząc jednocześnie parlamentarzystów i przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego o wsparcie dla poszkodowanych mieszkańców. Starościną Dożynek była Lucyna Jeziorek, która od 2001 roku razem z mężem prowadzi gospodarstwo rolne na 16 hektarach, specjalizujące się w produkcji bydła mlecznego. Towarzyszył jej Marek Kopeć, który od 19 lat prowadzi 24-hektarowe gospodarstwo nastawione na chów bydła opasowego. Na szczęście trud rolników, choć w małym stopniu, wynagrodziły niedzielne uroczystości dożynkowe. Przyśpiewki i pieśni dożynkowe przygotowane przez zespół Czajkowianie, koncert Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP wraz z mażoretkami, czy wreszcie degustacja potraw regionalnych i pokaz sztucznych ogni. To tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały na uczestników gminno-parafialnych dożynek.